Ćwiczenie KONTEMPLACJA Słowo kontemplacja pochodzi z łaciny contemplari oznacza widzieć, przyglądać się czemuś oraz contemplatio w świętym miejscu, w świątyni tutaj razem, w jedności Kontemplacja była od mileniów używana przez mistyków, myślicieli i filozofów w celu bezpośredniego dojścia do prawdy Cała potęga w kontemplowaniu polega na tym aby poprzez kontakt ze świadomością dojść do głębokiego zrozumienia istoty rzeczywistości i poznania bytu oraz zjawisk składających się na subiektywne doświadczenie. Kontemplować możesz tylko tu i teraz, będąc bezpośrednio świadomym i uważnym odpowiedzi, jaką uzyskasz, zadając sobie określone pytanie. Praktyka ta różni się od koncentracji i medytacji, choć wymaga tego samego czynnika, to znaczy uważności chwili obecnej. I całkowitego zaobserwowania się tematem kontemplacji. Podczas zadawania sobie konkretnego pytania, należy przekierować całą uwagę do własnego wnętrza. Kontemplacja służy bezpośredniemu badaniu naszego doświadczenia. I to jest właśnie najważniejsze w kontemplacji badanie. W ten sposób dochodzimy coraz głębiej do zjednania się z naszym byciem. W jaki sposób kontemplować? Udaj się w ciche, spokojne miejsce. Możesz wybrać dogodne dla Ciebie pomieszczenie, lub pójść na spacer do parku, lasu. Możesz udać się nad pobliski strumyk, rzekę, zalew lub jezioro. Idealnie sprawdzają się do kontemplacji szerokie, otwarte tereny łąki, lasy, szum wiatru, drzew, liści, wody, góry. Skup się na tym, co dzieje się tu i teraz. Bądź świadomy swojego otoczenia. I bodźców docierających do Twojego ciała. Zadaj sobie pytanie do kontemplacji. Najlepszymi pytaniami kontemplacyjnymi są pytania typu: Czym jest XYZ? Jaka jest prawdziwa natura XYZ? Z czego jest zbudowane XYZ? Na przykład: Czym jest myśl? Jaka jest prawdziwa natura myśli? Z jakiej substancji zbudowana jest myśl? Czym jest emocja? Czego dokładnie dotyczy to, o czym myślę? Skup się na uważnym śledzeniu każdej odpowiedzi. Staraj się wsłuchiwać w to, co ma ci do powiedzenia twój umysł. Jeżeli pojawią się jakieś negatywne uczucia, emocje, lęk, zniechęcenie lub niepewność, pozostań z nimi i obserwuj. Pozostań w kontemplacji do momentu, aż będziesz bezpośrednio świadomy odpowiedzi na zadane pytanie. Postaraj się kontemplować regularnie. Ćwiczenie to rozwinie w tobie nawyk integrowania tego, co usłyszałeś, z tym, czego doświadczasz na co dzień. Możesz zbudować nawyk kontemplacji, na przykład raz w tygodniu, który wesprze Twoje poszukiwania. 30-minutowy spacer w weekend może Ci w tym pomóc. Przykładowe tematy do kontemplacji. Co oddziela ciebie od środowiska zewnętrznego? Gdzie dokładnie jest granica Ciebie? Czy istnieje jakakolwiek różnica pomiędzy tym, co subiektywne, a tym, co obiektywne? Czym jest słowo? Czym jest myśl? Czy myśli mają swój kształt, kolor, smak, zapach? Czy zmiana myśli jest w stanie zmienić Twoją percepcję rzeczywistości? Czy możesz kontrolować myśli? Kim jest kontroler, a kim jest myśliciel? Czy istnieje wolna wola? Czy jesteś w stanie poznać rzeczywistość w inny sposób niż przy pomocy własnego myślenia? Czym jest świadomość? W książce odnajdziesz ciekawe pytania do kontemplacji w formie ćwiczeń. Oprócz tego możesz zacząć prowadzić swoją własną listę z zagadnieniami, zapisując te, które są dla ciebie najistotniejsze. Zwykle pytania same przychodzą do głowy, gdy nie przywiązujemy się sztywno do jakiegokolwiek systemu myślenia. W uporządkowaniu odpowiedzi i swoich własnych odkryć pomoże ci dziennik i sporządzone w nim notatki. Kontemplacja stymuluje umysł do twórczego poszukiwania rozwiązań i nowych perspektyw, otwiera umysł na paradoksy, pomaga syntezować wiedzę z obserwacjami i załagodzić konflikty wewnętrzne poszerza zakres zdolności poznawczych, pozwala na krytyczne obserwowanie zjawisk z różnych punktów widzenia i przede wszystkim nakierowuje umysł na istotę świadomości.